3 lipca wspominamy świętego Leona II, papieża. Leon pochodził z Sycylii, wybrano go po śmierci świętego Agatona. Konsekrowano go, gdy legaci papiescy wrócili z Soboru Konstantynopolitańskiego. Według Liber Pontificalis Leon miał dar wymowy, dobrze znał Pismo Święte, języki łaciński i grecki oraz był współczujący dla ubogich. Jesienią 682 roku rozpisał listy w sprawie uznania soborowych uchwał przeciwko monoteletyzmowi. Chętnie się przy tym powoływał na działalność swego poprzednika Agatona. Sam załagodził też trwający od dłuższego czasu spór z biskupami Rawenny, a w samym Rzymie zadbał o kilka kościołów, m.in. Świętej Bilbany na Eskwilinie. Leon zmarł po 10-miesięcznym pontyfikacie w dniu 3 lipca 683 roku. Został pochowany w Bazylice Świętego Piotra. Przez pomyłkę z datą translacji relikwii Leona Wielkiego znalazł się w Martyrologium Rzymskim pod dniem 28 czerwca. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty wybrałeś świętego Leona II, aby przewodził całemu Kościołowi oraz budował go słowem i przykładem. Za jego wstawiennictwem strzeż i kieruj na drogę zbawienia wiecznego pasterzy Kościoła, razem z ludem im powierzonym. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.